W lecie i jesieni 1920 roku rozegrały się dwie największe kampanie decydujące o losie odrodzonej Polski. Po zwycięstwie w Bitwie Warszawskiej nasza stolica została uratowana, ale to ofensywa znadniemna ostatecznie ocaliła naszą ojczyznę. W szeregach Wojska Polskiego w Bitwie nad Niemnem wyróżniła się zwłaszcza 21. Dywizja Górska pod komendą generała Józefa Galicy. W trakcie trwania bitwy żołnierze 4. Pułku Sztelców Podhalańskich rozbili bolszewickie siły i pod Obuchowem zdobyli sowiecki sztandar. Żołnierze z Cieszyna, pomimo iż ich rodzinny region, ziemia cieszyńska, został w tym czasie częściowo zajęty przez Czechów, z oddaniem walczyli nad Niemnem. W tej bitwie poległa dzielna sanitariuszka kapral Wanda Hermanówna, jedyna kobieta wojsk podhalańskich odznaczona za bohaterstwo Krzyżem Virtuti Militari. Bitwa nad Niemnem zniweczyła ostatecznie bolszewickie plany zawładnięcia Polską.